Jedz świadomie. Jak żywność wpływa na Twoje zdrowie? Autor Iwona Wierzbicka. To jest pierwsza część, która rozpoczyna się od tego, aby wyjaśnić Ci, co to są między innymi podstawowe składniki pokarmowe, ale również jak te podstawowe składniki pokarmowe wpływają na nasze zdrowie. Wiele osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co to są produkty białkowe, co to są produkty węglowodanowe, czy gdzie znajdziemy tłuszcze. Często, kiedy rozmawiam z pacjentami i mówię, że mają za mało bądź za dużo białka, za mało bądź za dużo cukrów, oburzają się i mówią, że oni przecież cukru nie jedzą. No ale cukier to nie jest tylko i wyłącznie ten biały dodatek, którym możemy sobie posłodzić herbatę czy kawę. Cukrem również będą węglowodany. A węglowodany możemy podzielić na proste, złożone. Niektórzy uważają, że węglowodany proste to biała mąka. Ale przecież to nieprawda, bo biała mąka to skrobia, a skrobia to węglowodany złożone. Ja dokonuję takiego podziału na węglowodany te dobre i złe. Ale oczywiście jest to podział umowny, dlatego że to, co jest dobre w danym momencie, może być złe w innym momencie. Napisałam tą książkę po to, aby dać szansę każdemu do tego, żeby zrozumiał, co to są te białka, co to są węglowodany, co to są tłuszcze i jaką mają funkcję do spełnienia jako pożywienie, jak wybór tego, skąd pochodzi to białko, tłuszcz czy węglowodan, będzie miało wpływ na nasze zdrowie. Warto zapoznać się również ze wstępem, w którym mówię, po co powstała ta książka. Ona jest zapisem webinarów, które do tej pory zostały przeprowadzone. Masz je tutaj zebrane w postaci transkrypcji, oczywiście również z dokonaną redakcją. Dzięki temu myślę, że czyta się to zdecydowanie lepiej. Jest tu mnóstwo materiałów popartych publikacjami naukowymi, dlatego że pisałam je na podstawie publikacji naukowych z moimi komentarzami, które pochodzą jakby z mojego doświadczenia w gabinecie, w pracy z pacjentami. Wiemy, że czasami coś przeczytamy, coś ma swoje potwierdzenie naukowe, ale w praktyce zupełnie może się nie sprawdzić. Przekazuję Ci tutaj mnóstwo wiedzy, która jest wiedzą rzetelną, popartą badaniami naukowymi, ale również wiedza, która jest poparta jakby doświadczeniem, pracą z pacjentami. Przepraszam z góry, jeżeli znajdziesz tutaj jakieś błędy, literówki, przejęzyczenia. Tak jak mówię, ten materiał powstał z transkrypcji. Dołożyłam wszelkich starań, aby był bardzo rzetelny. Zachęcam również do zapoznania się ze spisem treści. Znajdziesz tutaj, spis treści jest do pobrania poniżej materiału. Możesz go ściągnąć w postaci PDF. Króciutko, może streszczę ten spis treści. Zaczynamy od białek, co to są aminokwasy, jakie są funkcje białek w naszym organizmie, jaki jest proces metaboliczny, jaka jest szybkość obrotu białek, po co te białka, czy nadmiar białka jest szkodliwy, kiedy białko jest białkiem, bo przecież nie zawsze, nie wszystkie aminokwasy staną się białkami, co to są białka pełnowartościowe, niepełnowartościowe, nawet na co należy zwrócić uwagę, będąc na diecie wegetariańskiej, co to są rośliny strączkowe, czy one są dobrym źródłem białek, a może węglowodanów. Powiem również o substancjach antyodżywczych. Powiem o lektynach, które mogą być problematyczne, które również znajdziemy w białku. Porównam również jadłospisy pod względem składu odżywczego, ale również białek pełnowartościowych, niepełnowartościowych. Wspomnę na temat nietolerancji pokarmowych. Znajdziecie tutaj również dodatkowe pytania, które uczestnicy zadawali podczas oglądania webinarów. Dalej mamy tłuszcze, cholesterol. Co to są tłuszcze nasycone, nienasycone, jedno nienasycone, wielo nienasycone? Gdzie znajdziemy kwasy omega-3 i omega-6? Czy jedzenie pestek, orzechów, czy ono jest zdrowe dla naszego organizmu? Czyli ryby w dzisiejszych czasach dostarczają nam kwasów omega-3, a może dostarczają tylko i wyłącznie substancji toksycznych, które szkodzą nam.
Wiemy, że osoby, które mają upośledzony gen MTHFR, mają zdecydowanie gorszą detoksykację organizmu. A więc dla takich osób może się okazać, że jedzenie ryb nie jest dobrym pomysłem w aspekcie właśnie wysycenia tymi kwasami omega-3 czy omega-6. Opowiem na temat obróbki termicznej, czy smażenie tłuszczów jest zdrowe, czy używać do tego olejów roślinnych, a może olejów zwierzęcych. Ile tego tłuszczu powinniśmy spożywać? Porównam różnego rodzaju oleje, czy oleje, które występują na naszym rynku, to są na pewno wszystkie, które są bezpieczne. Czy olej bez tłuszczu jest dobrym tłuszczem? O suplementacji, o cholesterolu, o tym, czy poziom cholesterolu oznacza zdrowie, czy raczej brak tego zdrowia, kiedy, czy wysoki, czy niski. Następnie będą węglowodany, o tym, czy one nam są potrzebne, jaki jest podział, ile tych węglowodanów powinniśmy spożywać, ale również o tym, co to jest fruktoza, galaktoza, syrop fruktozowo-glukozowy, sacharoza, laktoza, maltoza, celabioza. No tutaj będziemy mieli tego mnóstwo, te informacje, które będą, że tak powiem, nieciekawe. No to będzie można sobie szybciutko zeskrolować do tych bardziej ciekawszych. Wspomnę również o węglowodanach złożonych, czyli właśnie skrobi. Powiem, kiedy występuje tak zwany brain fog, czyli mgła mózgowa, o stanach zapalnych, ale również o poście Dąbrowskiej. Następnie będzie piramida i rzet kontra piramida Ivan i liczenie kalorii, czy liczenie kalorii się sprawdza, czy ćwicząc schudnę, ile tych kalorii należy spożywać, czy wypijanie izotoników okołotreningowo to dobry pomysł, czy kaloria jest równa zawsze kalorii, czy każda kaloria tak samo oddziałuje na nasz organizm. Porównam różnego rodzaju jadłospisy szpitalne, przedszkolne, powiem na temat odżywiania się Polaków, o zaleceniach oficjalnych instytucji dotyczących naszego zdrowia. A dalej będzie również o florze bakteryjnej i o tym, jaki ma wpływ na naszą głowę, jak można ją powiązać również z autyzmem, z mgłą mózgową czy z depresją. Będzie o wapniu, gdzie kupować dobre mięso, czy jajo może zastąpić chleb, dlaczego owoce i kasze powinny stanowić mały udział w diecie, jakie orzechy są dobre, jakie kasze są dobre, czy kasze mają wady, dlaczego liczenie kalorii nie sprawdza się, czy spożywanie naturalnego pokarmu jest dobrym pomysłem, gdzie szukać i po czym poznać, czy to jest pokarm naturalny, ale również będzie coś dla tych, którzy liczą kalorie, jak je liczyć, jakie wzory stosować, jak można określić, czy jesteśmy otyli. Będzie też 10 zasad skutecznego odchudzania Ivan. Te 10 zasad również możemy znaleźć w postaci filmików. Ja za chwilkę przytoczę również darmowy fragment, żebyście mogli się zapoznać chociaż kawałek z tym, co tutaj możemy znaleźć. Będzie również o diecie paleo, będzie również o protokole autoimmunologicznym, o najlepszych składnikach pokarmowych i sporo na temat mięsa. Książka ma aż 174 strony i ma prawie 70 tysięcy słów, wyrazów. To jest tyle, ile zawiera książka, której jestem współautorką, Polski Przewodnik Paleo, w części teoretycznej. Dobrze, teraz kawałek darmowego fragmentu dotyczącego właśnie tłuszczów dla osób, które wciąż nie są jeszcze przekonane do zakupu tego e-booka. Fragment wprowadzenie. Tłuszcze i cholesterol. Od nich wszystko się zaczyna, zaraz po białku i aminokwasach. Białka są przede wszystkim budulcem naszego organizmu, natomiast tłuszcze również są takim budulcem, w szczególności dla naszego układu nerwowego, ale przede wszystkim pamiętajmy, że są materiałem energetycznym. Ludzie pierwotni jedli mięso z tłuszczem, współcześni tego nie robią, błędnie sądząc, że jest on odpowiedzialny za choroby serca i otyłość. Nie wiem, jak często sami się z tym spotykacie, natomiast ja mam do czynienia z pacjentami, którzy trafiają do mnie po zawałach serca, otyli czy z podwyższonym poziomem cholesterolu.
Wszyscy powtarzają jak mantrę, że nie wolno jeść tłusto, ponieważ od tłuszczu wzrasta poziom cholesterolu. Tymczasem zazwyczaj są to osoby, które nie jedzą jakoś specjalnie tłusto, ale przede wszystkim jedzą węglowodanowo. Kiedyś przyszła do mnie pacjentka z podwyższonym poziomem cholesterolu, około 250, zatem nie był to jakiś bardzo wysoki cholesterol. Natomiast LDL, trójglicerydy, były dość wysokie, wskazujące na duże spożycie węglowodanów. Ta pani powiedziała, że nie będzie jeść jajek i mięsa, ponieważ po nich wzrasta cholesterol. Spytałam ją, po czym w takim razie ma podwyższony poziom cholesterolu. Jeżeli mięso je tylko dwa razy w tygodniu i to drób, natomiast jaja maksymalnie raz w tygodniu i to tylko dwie sztuki. Wydaje mi się, że panuje taka powszechna fobia, jeśli chodzi o spożycie tłuszczów. Wiele osób sądzi, że tłuszcz jest dla nas szkodliwy, że wywołuje choroby serca, zaburza gospodarkę hormonalną. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Tłuszcz jest niezbędny do produkcji hormonów, również tych rozrodczych, oraz absorpcji witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Zatem jeżeli mamy niedobór tłuszczu w diecie, to bardzo często mamy także zaburzoną gospodarkę hormonalną. Lipidy. Tłuszcze, czyli lipidy, wchodzą w skład każdej błony komórkowej. Razem z cholesterolem dbają o prawidłową budowę komórek, prawidłowe przewodnictwo nerwowe. Są potrzebne do zachowania sprawności umysłowej, do zachowania sprawności układu hormonalnego, układu nerwowego, do prawidłowych procesów myślowych, do szybkości myślenia, ale również inteligencji. Człowiek nie może prawidłowo funkcjonować bez tłuszczu w diecie, ale powinien być to odpowiedni tłuszcz. Tłuszcze nie tuczą, dają za to uczucie sytości, co jest bardzo ważne, kiedy ktoś uzależnił się od węglowodanów, które powodują stałe ataki głodu. Gdy zjemy na przykład śniadanie typu kulki czy musli z mlekiem lub posiłek owocowy, to najczęściej po takim posiłku szybko jesteśmy głodni. Tłuszcz daje natomiast uczucie sytości na długo. Jest bardziej kaloryczny, później przychodzi uczucie głodu i często okazuje się, że ostatecznie zjadamy w ciągu dnia zdecydowanie mniej, bo wydłużają się przerwy między posiłkami. Tłuszcz jest niezbędny w trakcie ciąży. Jeżeli jesteś ciekaw dalszej części tego e-booka, zachęcam do ściągnięcia darmowej części, darmowego fragmentu. Sam możesz przeczytać i ocenić, czy jest to materiał napisany prostym językiem. I jeszcze jeden darmowy fragment, 10 zasad skutecznego odchudzania. Zasada pierwsza, wyrzuć pszenicę. Według mnie pierwszą i najważniejszą zasadą powinno być wyrzucenie pszenicy z menu. Zauważyłam, że pszenica znacząco wpływa na insulinę, na poziom insuliny. Jeżeli mamy problem z nadmiarem insuliny w organizmie i na przykład w poniedziałek zjemy kromkę białego chleba, to może się okazać, że przez cały tydzień nie zrzucimy już nadmiaru kilogramów, jeśli akurat się odchudzamy. Może nam się nawet wydawać, że jemy mniej. Pszenica bardzo często powoduje podniesienie się poziomu insuliny, a w obecności insuliny blokowany jest zwykle hormon glukagon spalający tkankę tłuszczową. Nawet małe ilości pszenicy w diecie mogą skutecznie zniweczyć starania o zrzucenie zbędnych kilogramów, jeżeli cierpimy na insulinooporność. Ponadto pszenica bardzo często powoduje różnego rodzaju nietolerancje, co wychodzi również w testach nietolerancji pokarmowej. Pszenica może być przyczyną zgagi, a organizm chce się zazwyczaj pozbyć pokarmu, którego nie tolerujemy. Może być również przyczyną problemów z jelitami. Może zaburzać florę jelitową. Jak wiadomo, jelita to nasz drugi mózg, więc negatywnie oddziaływanie na jelita to negatywne oddziaływanie na mózg, czyli w efekcie na funkcjonowanie całego organizmu. Co ciekawe, przeszczepienie flory bakteryjnej od osoby szczupłej do osoby otyłej może skutkować tym, że osoba stanie się szczupła. Flora bakteryjna w jelitach jest niezwykle ważna i pszenica może niestety ją zaburzyć.
Oczywiście poza pszenicą dla flory bakteryjnej duże znaczenie ma również nadmiar węglowodanów, cukier i słodycze. Pszenica jest modyfikowana genetycznie i wiele organizmów nie rozpoznaje jej jako pokarm. Ponadto w pszenicy sztucznie podnosi się zawartość glutenu. Rolnicy dodają do zbóż saletrę na etapie już upraw, żeby tego glutenu było więcej i aby spełniać specjalne normy unijne. Oczywiście każdy z nas oczekuje, że pieczywo, które będzie kupione w piekarni, będzie takie pulchne i jędrne. Jest to właśnie dzięki temu, że zawierają zboża więcej glutenu. I to był koniec tego darmowego fragmentu. Oczywiście tego jest mnóstwo, ja przeczytałam tylko jeden akapit, to nawet nie była jedna strona, dlatego myślę, że w książce znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji. A jeżeli interesuje Cię szczególnie 10 zasad skutecznego odchudzania, które są proste do stosowania, to już w maju szukaj audiobooków. Audiobook, czyli materiał do słuchania. Będzie tam 10 prostych zasad. Będą porady, co jeżeli. Co jeżeli bolą mnie jelita, co jeżeli mam refluks, co jeżeli nie osiągam zaplanowanych efektów, co jeżeli nie mogę schudnąć. Będzie na temat aktywności fizycznej, będą produkty dozwolone, będzie cały asortyment produktów zakazanych, ale również, uwaga, jadłospis na 14 dni, pełny jadłospis. Będzie śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolacja. Co to ma być? Jak to przygotować? Sposób przygotowania. Jadłospis 14-dniowy z dołączonymi również zdjęciami tych potraw. Będzie również słowniczek pojęć. Tego szukajcie już w maju. Najprawdopodobniej Empik plus nasz sklep ivandieta.pl/sklep. Korzystając z tego, że oglądacie darmowy fragment, zapraszam Was również do naszej Akademii Ivan, w której znajdziecie wykłady na temat Hashimoto i zmień jedzenie na pożywienie. Ivan Tour, który rusza w czerwcu. To są miasta, w których będę. Wrocław, Łódź, Poznań, Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków i Katowice. Śledźcie naszą ofertę na stronie www.ivandieta.pl w zakładce szkolenia. Tam są warsztaty, tam są wykłady w całej Polsce prostym językiem, tam są szkolenia. Kurs, kompleksowy kurs dokształcający również dietetyka klinicznego i Ivan Tour, gdzie możecie mnie spotkać, zabrać ze sobą wydrukowanego audiobooka, którego z przyjemnością, przepraszam, e-booka, którego z przyjemnością dla Was podpiszę ze specjalną dedykacją. Możecie również zabrać książkę Polski Przewodnik Paleo, który również dla Was podpiszę, kiedy przyjedziecie do tego konkretnego miasta. Do zobaczenia i mam nadzieję, że e-book się Wam spodoba. Jeżeli tak, dzielcie się z nami tymi informacjami, piszcie o tym na Facebooku, aby inni również mogli skorzystać z tej wiedzy, która przecież nie jest tajna. Mówiła Iwona Wierzbicka.